Kim jest Twój Ojciec? Czy zauważyliście, jak małe dzieci bawią się klockami? Długo, cierpliwie budują jakiś domik, a już kiedy jest gotowy, w jedną sekundę, z dziką rozkoszą, z agresją niszczą go, burzą, z większą radością niż w czasie budowania. Dzieci nie rodzą się niewinne. Wszyscy rodzimy się niszczycielami, a nie budowniczymi. I to objaśnia, dlaczego mamy taką sytuację na świecie. Ale kiedy jesteśmy dorośli, to możemy wybierać. Albo będziemy się zadowalać krótkimi przyjemnościami, które niszczą życie alkohol, seks, narkotyki, agresja. Albo będziemy budować, będziemy coś tworzyć, konstruować, planować, będziemy cierpliwymi ludźmi, dobrymi. Dzisiaj mamy wybór: kim jest Twój ojciec? Budowniczym, konstruktorem, stwórcą czy niszczycielem?